Zaczęliśmy nasze wydarzenie. Państwo się powoli pojawiają. Tak, proszę tradycyjnie, jak na wszystkich webinarach, o jakiś sygnał. Czy Państwo mnie widzą, czy Państwo mnie słyszą? I zachęcam do paru słów, jak się Państwo czują, z czym Państwo do nas dzisiaj przychodzą na ten webinar, z jakimi nastrojami, przemyśleniami. Chwilkę poczekamy na to, żeby się nasza grupa zebrała. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się, że mam okazję z Państwem się po raz kolejny poznać, znaczy spotkać, przepraszam. Oczywiście troszkę nerwów, jak zwykle, czy wszystko wypali, ale jak zwykle optymizm na pierwszym miejscu, także z energią, pozytywnymi myślami. Po raz drugi się tutaj z Państwem spotykam ja, a także inne osoby, które będą dzisiaj mówić i o tym będzie za chwilę. Jeszcze może poczekamy pół minutki. Tak, Pan tutaj słusznie zauważył, są zwierzaki domowe. Ale to już jest sprawa trudna do, że tak powiem, wyciszenia. Dobrze, jeszcze dosłownie chwilka. Dobrze, to ja jestem w takim razie z powrotem i zaczniemy. Cieszę się, że Państwo są w miarę w dobrych humorach i z dobrą energią. Zatem witam już teraz oficjalnie, bardzo serdecznie na drugiej części naszego cyklu, na kolejnym webinarze z serii Jak odpowiadać na globalne wyzwania, edukacja globalna w trzech krokach. Ja nazywam się Marta Kałużyńska i jestem koordynatorką projektu Świat z klasą, w ramach którego dzisiaj się widzimy. Na szczęście nie ja, tylko będę do Państwa mówić, z Państwem tutaj dyskutować. Razem ze mną będą jeszcze moje jeszcze trzy wspaniałe prelegentki, dwie moje koleżanki z CEO, Marta Jackowska-Owodizu i Julia Godorowska, a także nasza wieloletnia współpracowniczka, aktywna nauczycielka Jadwiga Jarosz. Będę się dziewczyny szczegółowo przedstawiała później i one także będą miały okazję przekazać Państwu swoje doświadczenie, swoje punkty widzenia. Tak jak już Państwu mówiłam, spotykamy się tutaj w ramach projektu Świat z klasą i to jest projekt międzynarodowy. Oprócz Polski też mamy działania w 9 innych krajach europejskich. I między innymi miało miejsce kilkukrotne spotkanie nauczycieli i nauczycielek z różnych krajów. I tutaj właśnie pokazuję Państwu zdjęcie ze Trnawy, ze Słowacji, kiedy spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o materiałach, bo właśnie materiały, które powstają, o których już wspominaliśmy, jeszcze będziemy wspominać, takie włączające wątki edukacji globalnej do naszej, znaczy do przedmiotów, powstawały właśnie, były tworzone właśnie przez nauczycieli i nauczycielki. Czy to nasze polskie nauczycieli i nauczycielki, czy właśnie w tych poszczególnych krajach. Także tutaj chciałam tak Państwu pokazać, kto stoi za tymi materiałami, kto działał w projekcie i trochę też pokazać, że właśnie edukacją globalną zajmują się liczni nauczyciele, nauczycielki z różnych krajów i zachęcić do przyłączenia się właśnie do tej takiej dużej grupy, bo oczywiście razem
raźniej, razem łatwiej i no i można też więcej zrobić. O czym dzisiaj, proszę Państwa? Przede wszystkim już takim głównym tematem, o czym już Państwo wiecie, bo anonsowaliśmy to w różnych zapowiedziach, no to będzie taki główny temat to wartości i postawy w edukacji globalnej i troszeczkę będziemy o nich rozmawiać na takim przecięciu, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest dobra edukacja globalna i jak, no właśnie, i jaką rolę mają wartości i postawy w edukacji globalnej. Natomiast szczegółowo przypomnimy sobie, jakie jest pięć ważnych elementów edukacji globalnej. Pokażemy, jak edukacja globalna może wspierać funkcję wychowawczą szkoły. Wreszcie dosyć tak pokrótce, bo to bardzo szeroki temat. Powiemy sobie, jak świadomie kształtować wartości. Następnie pojawi się taki temat oddzielny trochę, znaczy związany, ale taki będąc takim wkładem, empatia a koronawirus, czyli właśnie jak w dobie pandemii nauczania zdalnego ćwiczyć empatię. No i wreszcie w takiej, no i wreszcie znowu wrócimy, czy nawiążemy po raz kolejny do jakości w edukacji globalnej. W dużej mierze o tym będziemy mówić, jak mówić o współczesnym świecie i tutaj takim tajemniczą metaforą, czy zapowiedzią tego jest stwierdzenie słoń w jaskini. No i jeżeli starczy nam czasu, pokażemy Państwu narzędzia do badania postaw młodzieży. Cieszę się, że jest już nas tak dużo. Też witam Państwa po raz kolejny. No i chciałam zacząć od takiego krótkiego zadania na rozgrzewkę, pytania na rozgrzewkę. To pytanie trochę połączy nasz pierwszy webinar z tym, który teraz trwa. Zapraszam do odpowiedzi na czacie. Natomiast pierwsze pytanie, które zadam, jest takim trochę pytaniem retorycznym, bo dotyczy właśnie, to znaczy w sensie nie pytaniem wprowadzającym, nie chcę, żeby Państwo na niego odpowiadali, ale jak ważnym wyznacznikiem naszej tożsamości jest konsumpcja, tak? To jest pytanie do zastanowienia się, czy jesteśmy niewolnikami konsumpcji, reklam i kupowania. To jest takie pytanie, które potem każdy z nas, Państwo mają, pewnie się Państwo nad nim zastanawiali, albo mogą się jeszcze zastanowić, można się nad nim zastanowić na poziomie takim, prawda, całego społeczeństwa, jak i poziomie indywidualnym. Niewątpliwie jednak taka rozbuchana konsumpcja prowadzi do ma wpływ na stan naszej planety i przyszłość ludzkości. No właśnie moje pytanie jest, czy są, jeżeli mogliby Państwo właśnie teraz pomyśleć o tym, jakie pozytywne skutki ograniczenia konsumpcji mogli Państwo podać. Zapraszam do odpowiedzi, ja będę tutaj jeszcze cały czas tłumaczyć, o co chodzi mi w moim pytaniu, żeby właśnie można na to spojrzeć trochę pod kątem koronawirusa, tak, jak w pewnym sensie taka konsumpcja na poziomie też takich całych społeczeństw, gospodarek w pewnym sensie też właśnie jak wpłynęła, tak, to, że nie można było robić pewnych rzeczy, które wpływają na produkcję, tak, które zwiększają, nie wiem, produkcję energii, zużycie zasobów, to też chociażby miało miejsce. Tak, tutaj mamy taką podpowiedź właśnie, jeśli chodzi o takie bliższe relacje, więcej czasu dla siebie i więcej uważności. Super, bardzo dziękuję. Ja tutaj podaję jeszcze takie przykłady, zachęcając do, one są, nie muszą być tak szczegółowe, to co Państwo mają te swoje pomysły. Te moje pomysły to właśnie na to, że
ta mniejsza, znaczy no tak, no może ograniczenie konsumpcji, prawda, bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ilości produkowanych towarów, dlatego że no mamy mniejszy popyt, no to zmniejsza nam się podaż, tak? No i przykładowo skutkuje to zmniejszeniem ilości odpadów. Zmniejszanie ilości odpadów, które są źle zagospodarowane, skutkuje spadkiem zanieczyszczenia lądów i wód, tak? Jeżeli byśmy chcieli jeszcze dalej to ciągnąć, to moglibyśmy pociągnąć do lepszego zdrowia człowieka, czy lepszej kondycji i warunków życiowych, tak, dla zwierząt i roślin. Mhm, tutaj się pojawia taka współzależność o tym, że lepsze jakościowo oraz trwalsze produkty. Tak, to prawda również. Moim takim jeszcze jednym przykładem właśnie jest to, że ta mniejsza produkcja, tak? Skoro mniej konsumujemy, to mniej może być produkowane. W związku z tym zmniejsza się emisja dwutlenku węgla, która powstaje przy produkcji. I to powoduje zmniejszenie tempa zmiany klimatu, co za tym idzie spadek liczby zjawisk ekstremalnych, susz czy huraganów. Jeżeli by przyszło Państwu do głowy jakieś jeszcze inne takie współzależności o tym zmniejszaniu konsumpcji, to zapraszam do zapisania, podzielenia się tym. Mogą być to takie z czasów koronawirusowych bądź nie. Natomiast do tego zadania jeszcze trochę wrócimy, dlatego że no właśnie mówienie o tych współzależnościach jest bardzo istotne w edukacji globalnej. A zarazem, powiedzmy sobie, konsumpcjonizm można nazwać pewną postawą, na której, no, której na, no, która nie jest jakby bliska podejściu edukacji globalnej. Dobrze, to zapraszam teraz do już takiej właśnie bardziej merytorycznej części, potem chciałabym zacząć od właśnie jeszcze takiego pewnej przypominajki i wyjścia do tego naszego dzisiejszego tematu i zadania Państwu takiego, znaczy właśnie może nie zadania, pytania retorycznego kolejnego, ale no to zapewne często Państwo, zakładam, tak myślę, że Państwo zastanawiają się nad takim dużym tematem, jakim jest jakość edukacji, zapewne w obszarze, w dziedzinie, którą się zajmujemy, no takie dyskusje pojawiają się często. Często też Państwo zastanawiają się pewnie nad taką kwestią jakoś pracy konkretnej, tak, szkoły, w której Państwo pracują, bądź innej placówki. No i wreszcie też mają Państwo jakąś taką samą refleksję nad właśnie nad pracą swoją własną, jako nauczyciele, nauczycielki, bądź innej osoby, która pracuje w systemie edukacji, w oświacie. Bo wiem, że mamy tutaj też nie tylko nauczycieli, nauczycielki na naszym webinarze. No więc jakby my też w edukacji globalnej staramy się myśleć o tej jakości i o tym, żeby te elementy, o których mówimy, edukacja globalna była wysokiej jakości. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy pamiętali, że nie jest istotna tylko wiedza o świecie i globalnych współzależnościach, ale też edukacja globalna powinna kształtować postawy i umiejętności, odwołując się do wartości. Tutaj jest właśnie taki obrazek, który pokazuje jakaś taka przedstawienie koncepcji, która jest nam bliska tutaj w CEO. Jeszcze Państwo potem zobaczą i widzieli już inną koncepcję edukacji globalnej w formie takiej infografiki. Natomiast to jest taka uproszczona, która pokazuje taką książkę, tak? Książkę edukacji globalnej i te 5 najważniejszych elementów. I takim, dlatego że założeniem właśnie edukacji globalnej jest to, że najpierw mamy wiedzę, potem postawy i umiejętności, tylko one, odpowiednie kształtowanie postaw i umiejętności, może prowadzić do podjęcia konkretnego działania.
I de facto o to działanie też nam w dużej mierze chodzi, o to, żeby wykształcić takich aktywnych przyszłych obywateli. I o tym odniesieniu do działania, o tym, jak możemy działać zgodnie z duchem edukacji globalnej, będziemy mówić na trzecim webinarze za tydzień. Natomiast to, co warte do zapamiętania, to właśnie to, że musimy pamiętać o tych pięciu elementach edukacji globalnej, one wzajemnie się uzupełniają. Tak jak mówiłam, tutaj macie Państwo takie właśnie to, czym my się posługujemy, żeby tak zilustrować to, co jest ważne w edukacji globalnej, to jest ta infografika w kształcie książki. Tutaj jeszcze raz pojawiają się te zagadnienia, czyli jakby wiedza. Tutaj nie wiem właśnie, czy Państwo mają to po lewej, czy po prawej, w każdym razie chodzi mi o ten obrazek z całością jakby, tak, gdzie pojawiają się zagadnienia, umiejętności, wartości, postawy i to odniesienie do działania. Tą infografikę znajdziecie Państwo w wielu naszych publikacjach, zachęcam do zapamiętania jej, ona właśnie w taki sposób całościowy pokazuje, na czym nam zależy w tej edukacji globalnej. Natomiast przechodząc do postaw i wartości, to jest szczególnie bliskie właśnie edukacji globalnej, macie Państwo tutaj wymienione. I jeśli chodzi o wartości, to na przykład pojawiają się takie jak godność, sprawiedliwość, równość czy wolność. Natomiast jeśli chodzi o postawy, to na przykład jest to szacunek, otwartość, empatia czy solidarność. Będziemy jeszcze do tego szczegółowo wracać. Także właśnie tutaj jeszcze raz chciałam podkreślić ten taki przekaz, że tak bardzo mocno wierzymy właśnie w postawy i wartości w edukacji globalnej, bo ufamy, że no nie dzięki wiedzy, no dzięki wiedzy również, ale właśnie dzięki postawom i wartościom odpowiednim jesteśmy w stanie zmieniać świat i zmieniać świat na lepsze. Idąc dalej, tutaj już te Państwa się takie pojawia pytanie, więc zachęcam do jakiegoś zaczęcia, ewentualnie poszukania odpowiedzi na niego, to pytanie na zielono. Natomiast, no właśnie, postawy i wartości w szkole. To Państwo jesteście, nie, no też znacie się na tym temacie, na pewno się na tym zastanawialiście. Dlatego chciałam powiedzieć, że tutaj podkreślić, że po raz kolejny edukacja globalna wychodzi naprzeciw temu, wychodzi naprzeciw różnym zadaniom szkoły, współczesnej szkoły i tym razem wzmacnia taką funkcję wychowawczą szkoły. Właśnie po to, że pozwala coraz jakby no częstsze włączanie mówienia, kształtowania wartości i postaw do na przykład lekcji przedmiotowych czy lekcji wychowawczych, czy chociażby do tworzenia właśnie takiego tkania różnych elementów programu wychowawczo-profilaktycznego. No i właśnie, jeżeli Państwo by się chcieli podzielić, czy zastanawiali się kiedyś, jakie wartości lub postawy są, i to nie muszą być to postawy bliskie edukacji globalnej, ale są bliskie nauczanemu przez Państwa przedmiotowi, czy takiemu polu, które się Państwo zajmują, czy polu, które Państwo się zajmują w takiej działalności wokoło szkolnej. Ja tutaj przypomnę te postawy i wartości. To znaczy, jak mówię, to, co jest ciekawe w edukacji globalnej, to to, że ona jakby też nie zamyka się tak w jakimś określonym konkretnym systemie wartości, jakiejś puli wartości i można tutaj takie wartości, które niosą pozytywne przesłanie, zawsze się znaleźć. I to, że właśnie ta edukacja globalna dotyczy tak różnorodnych zagadnień, to też możemy kształtować różnorodne postawy, po prostu różnorodne postawy, mówienie o nich, rozmawianie o nich może się pojawić na naszych lekcjach czy w naszych działaniach.
No właśnie, ale jak świadomie kształtować wartości? To jest dosyć szeroki temat. Ja skupię się tylko na kilku wątkach. I takim jednym z najważniejszych kwestii to jest to, że zmiana w systemie wartości nigdy nie może być narzucona i najlepiej, żeby wynikała z jakiejś wewnętrznej potrzeby i była efektem przebytej drogi, tak, takiej drogi przebytej przez tą daną osobę. Jeżeli będziemy próbować narzucać wartości, przykładowo naszym uczniom, to może właśnie, no to możemy się spotkać po prostu z ich odrzuceniem albo z jakąś formą konfliktu z daną osobą. Dlatego takie bardzo ważne jest w edukacji globalnej, czy w ogóle takie przedstawianie przestrzeni do samodzielnego i krytycznego myślenia. Po to właśnie, żeby mieć chwilę na samą taką autorefleksję, na takie uwewnętrznienie tego, co jest dla nas samych, czy właśnie dla naszych uczniów ważne. Dlatego warto właśnie też tak, aby każdy z nas zastanowił się, jakie wartości są dla nas ważne i co wpłynęło na formowanie tego systemu wartości. Czy wreszcie, czy potem kolejne próba dowiedzenia się, jakie wartości są kluczowe w życiu uczniów i uczennic i podjęcie takiej wewnętrznej próby zastanowienia się, co jest ważniejsze, czy przekazanie im naszych wartości, czy jednak poznanie i uszanowanie tych wartości, które są dla naszej młodzieży najważniejsze. No i wreszcie taka większa sama świadomość, czy to, czego uczymy, w jaki sposób uczymy, to jakie wartości pojawiają się na naszych lekcjach, czy no właśnie naszej działalności szkolnej, czy to jest spójne z tym, w co wierzymy, czy to jest bliskie naszej młodzieży, po to, żeby właśnie łatwiej było te wartości kształtować, żebyśmy nie byli tacy niespójni, żeby nie było tutaj dysonansu. Także warto wiedzieć, warto być jakoś być wiernym swojemu systemowi wartości i też jakby wzmacniać się te dobre, pozytywne wartości i postawy wśród młodzieży. Tutaj bardzo krótko chciałam powiedzieć o takim podziale wartości. Tutaj takie polskie tłumaczenie, ono będzie brzmiało wartości wewnętrzne i zewnętrzne. I to jest taki trochę podział pod kątem tego, powiedzmy sobie, że wartości wewnętrzne bardziej są takie, które nie mają, że tutaj mamy taką samoakceptację, czy dbanie o innych, sprawiedliwość, a zewnętrzne to kiedy mówimy o statusie i sukcesie, czyli kiedy jakby wartościami dla nas jest coś, co jest bardziej, powiedzmy sobie, materialne niż duchowe, ma taki bardziej egoistyczny niż altruistyczny, jakieś takie konotacje. I piszę o tym podziale, dlatego że w badaniach wychodzi to, że jakby te wartości w pewnym sensie między sobą jakoś tam walczą czy konkurują, dlatego warto wzmacniać te wartości z tej grupy takiej bardziej właśnie altruistycznej, pozytywnej. Przykładowo, jeżeli chcemy skłaniać do dbania o środowisko, tak, naszych uczniów czy uczennice, to nie poprzez, czy kogokolwiek, powiedzmy przykładowo, to nie poprzez podkreślanie jakichś takich ekonomicznych korzyści, które z tego płyną. Przykładowo, będziesz segregował odpady, to twoja rodzina zapłaci niższy rachunek, czy będziesz oszczędzał wodę, to twoja rodzina zapłaci
też mniejsze, właśnie też mniejsze rachunki. Także jeżeli zależy nam na wzmacnianiu tych wartości, to do nich powinniśmy się najczęściej odwoływać i czynić je elementem naszych zajęć, wypowiedzi i działań. No dobrze, ale przechodząc do konkretnych już teraz postaw, co przez nie rozumiemy? Chciałam skupić się na otwartości, która jest bardzo taką ważną postawą w edukacji globalnej. I tutaj macie Państwo takie dwa poziomy o tym, jakby, i właśnie, jeżeli mówimy teoretycznie, jeżeli chcemy, aby uczniowie byli tak otwarci, to w takim idealnym, jakby to, do czego dążymy, to jest to, że uczniowie i uczennice rozumieją, że różni ludzie mają różne systemy wierzeń i wartości, które prowadzą do odmiennych działań i zachowań. Są gotowi myśleć krytycznie i zaakceptować tę odmienność jako współistniejącą z ich własnym systemem przekonań. Czyli tak trochę podsumowując, uczniowie są otwarci na inne systemy przekonań i traktują je równolegle z ich własnym systemem przekonań. I jeżeli byśmy chcieli już znaleźć jakiś taki przejaw tego, do czego dążymy w praktyce, jakby nam się przejawiała ta postawa otwartości, to jest to, że, uczniowie biorą udział w uroczystości organizowanej przez mniejszość narodową zamieszkującą okolice i co więcej, jakby zapoznają się ze znaczeniem tych obchodów i starają się zrozumieć, skąd się wzięły, czy jakby są otwarci na mniejszości w danym obszarze. No i jak kształtować taką otwartość? Oczywiście jest wiele różnych sposobów. Tutaj podajemy tylko przykładowe, jeszcze będziemy o tym mówić, to będzie się pojawiać. Z pewnością Państwo mają też swoje sposoby, natomiast ja tutaj chciałam na przykład pokazać taki scenariusz na lekcję geografii. Te linki też Państwo dostaną później. I właśnie taki scenariusz na geografię, do mówienia o migracjach i właśnie uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wszyscy jesteśmy migrantami. I to już w pewnym sensie buduje taką otwartość na to, że gdzieś ta powszechność migracji się nam pojawia, to, że migracje były historycznie i geograficznie pojawiały się dosyć często. To, do czego chciałam Państwa zachęcić, to jest do spojrzenia na takiego zadania online. Ono jest tutaj przeznaczone na WOS, natomiast może Państwo w jakiś sposób, nie wiem, czy na jakąś godzinę wychowawczą, czy na jakieś inne zajęcia okaże się dla Państwa to interesujące, to właśnie to z kolei takie zadanie, które trochę rozstrzyga i pozwoli znaleźć się nad wagą różnych punktów widzenia i takiej dobrej rozmowy. O tym też będziemy więcej mówić. Chciałam jeszcze na jednej postawie chwilę powiedzieć, tak, o takiej postawie solidarności, która też jest niezwykle istotna w edukacji globalnej. Co w teorii ona oznacza, to, że uczniowie i uczennice widzą siebie jako część globalnej społeczności. Ta część globalnej społeczności już nam powinna właśnie tak jakby pokazać, jak bardzo to jest istotne, no bo właśnie edukacja globalna ma właśnie nam ukazać ukazywać te powiązania. Natomiast co to oznacza w praktyce i przykładowo, jak ta solidarność, ci uczniowie mogliby okazywać, to na przykład opowiadać się po stronie jakiejś grupy ludzi, których prawa są naruszane. I tutaj macie Państwo taki przykład, gdzie jakby właśnie rozmawianie o tej postawie może się pojawić. I to jest z kolei scenariusz na język polski, w którym to dotyczy opowieści biblijnej Karola Dickensa, i w którym uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jako konsument, konsumentka mogę przeciwdziałać ubóstwu. Czyli właśnie jakoś też starają się właśnie znajdować ten swój wpływ, tak, na inne osoby i co powinni robić, żeby być bardziej solidarnymi.
No i wreszcie też macie Państwo takie zadanie na język polski, też zachęcam do zapoznania się z nim. Ja tutaj zaraz wkleję, albo skoro wkleję link na czat, on też będzie, pojawi się w linkach po seminaryjnych, po webinaryjnych, to będą Państwo mogli się zapoznać, jeśli chodzi o rozprawkę. I tutaj właśnie a propos solidarności, jeszcze ostatnie słowo, tutaj z kolei już chyba znajome, znane Państwu cele zrównoważonego rozwoju. Mówiliśmy o nich chwilę na pierwszym webinarze. 17 celów, które do 2030 możemy wszyscy realizować. I właśnie wszyscy, to jest tutaj to kluczowe słowo. Ja gorąco zachęcam do pokazywania tych celów uczniom i uczennicom, takiegoś wplatania go w różne lekcje. My w te scenariusze naszego projektu jak najbardziej to wplatamy, dlatego że to jest taki wspaniały przykład właśnie o tym, jak mówić o solidarności, jak pokazywać tą solidarność, dlatego że każdy z nas może działać na rzecz tych celów. Liczy się nawet najmniejsze działanie. I jest też także wiele przykładów i wiele różnych innych grup społecznych, czy jednostek, czy organizacji, które już działają na rzecz tych celów. I tych przykładów można mnożyć. To są właśnie różni przedstawiciele biznesu, ale także na poziomie państw się to odbywa. Włączają się w to różne uniwersytety, różne organizacje pozarządowe. No i wreszcie chociażby szkoły, tak, w ramach programów CEO i nie tylko, robią różne projekty na rzecz tego właśnie, żeby tego mówienia o jakby ograniczaniu głodu, czy tego, że czy o tym, że powinno być mniej nierówności, czy chociażby o tym, jak chronić, jak ważne jest chronienie życia na lądzie, czy pod wodą, czy chociażby zmiany klimatu. Także jeszcze raz mówię, gorąco zachęcam do mówienia o celach zrównoważonego rozwoju i działania na ich rzecz. My jeszcze też o tym będziemy mówić na trzecim webinarze. I teraz, proszę Państwa, chciałam przekazać głos swojej koleżance z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Julii Godorowskiej, która koordynuje projekt Rozmawiajmy o uchodźcach, i nie, zresztą nie tylko. I takim jej tematem, właśnie obszarem zainteresowań są między innymi migracje, kwestie uchodźcze, ale też właśnie takie różne narzędzia umożliwiające dobrą rozmowę, dobrą, pełną szacunku rozmowę na ten temat. Julka, oddaję Ci głos. Julka, mikrofon, nie słychać. Mikrofon. O, teraz chyba będzie lepiej. Słychać, dobrze. Julia Godorowska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, na co dzień koordynuję projekt Rozmawiajmy o uchodźcach, w ramach którego właśnie spotykam się online, ale stacjonarnie również z nauczycielami, nauczycielkami i staramy się razem uczyć się wzajemnie i też przygotowywać się do tego, jak można z młodymi ludźmi rozmawiać na trudne tematy, właśnie dotyczące migracji, uchodźstwa i jak wykorzystując ten trudniejszy temat poznawać różne perspektywy, różne wartości i różne stanowiska młodych osób właśnie dotyczące kryzysu migracyjnego teraz na świecie. I ja dzisiaj zostałam właśnie poproszona przez Martę o opowiedzenie trochę, czym jest empatia i czym ona nie jest. I rzeczywiście w tych naszych rozmowach dotyczących
obecności uchodźców w Polsce czy w Europie z młodzieżą. Ważny jest taki aspekt poznawania różnych perspektyw, różnych punktów widzenia na to ważne i aktualne dla nas wszystkich zjawisko. Tutaj pani Dorota pisze, że mnie nie słychać, ale jednocześnie poprzednie osoby pisały, że słychać. Więc poproszę jeszcze, żeby ktoś napisał teraz, czy mnie słychać. Hop, hop. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać. Dobrze, to ja będę kontynuowała i tutaj jeszcze sugeruję może osobom, które mnie nie słyszą, sprawdzić, czy mają włączony głośnik. Może to jakoś pomoże i ja będę kontynuowała. No dobra, to zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku, który trwa 2 minuty. I potem chwilę porozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy i jak jakoś w szkole możemy uczyć się tej empatii, ale też w takim nauczaniu online. Odpalam filmik. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Dobrze, udało mi się wrócić do prezentacji. No i jak wrażenia po obejrzeniu tego filmiku? Jeżeli Państwo mają jakieś pytania czy jakieś przemyślenia, to zachęcam do podzielenia się nimi na czacie. Samo życie, Pani Ewelina napisała. No właśnie, też oglądając ten filmik po raz pierwszy, przychodziły mi do głowy właśnie takie pytania,
czym jest ta empatia, czym się różni od współczucia, czy empatii możemy się nauczyć, czy raczej jest tak, że rodzimy się już empatyczni i jesteśmy empatyczni, czy bycie w ogóle empatycznym jest trudne, czy łatwe, czy to są jakieś koszty do poniesienia, jeśli tak, to dlaczego? I też niedawno przygotowaliśmy taki artykuł właśnie o tym, jak uczyć empatii w czasach koronawirusa. Kleiłam link na czat. I też tak podsumowując ten filmik, to jakby w nauczaniu takim bycia empatycznym ważne jest jakby zdobywanie takich czterech atrybutów, które zresztą zostały przedstawione w tym filmie. To jest umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy innych osób, czyli też takie znane pewnie nam wszystkim sformułowanie, jak wejść w czyjeś buty. Po drugie, takim ważnym elementem tego bycia empatycznym jest właśnie powstrzymanie się od oceny, co jest bywa niezwykle trudne dla niejednego z nas. Po trzecie, rozpoznawanie emocji u innych osób, z którymi rozmawiamy. I taki kolejny atrybut bycia empatycznym to jest potrafienie komunikować tego zrozumienia dla emocji innych osób. I też ta empatia, ta postawa bycia empatycznym i też w ogóle taki zestaw umiejętności do tego, żeby być empatycznym, jest niezwykle ważna w takiej wysokojakościowej edukacji globalnej. I to jakoś jest takie otwierające do tego, żeby uczyć młode osoby tego, aby jakoś lepiej odnajdywały w tych zmieniających się kontekstach i też potrafiły zrozumieć perspektywy innych osób, uczucia, emocje, jakieś doświadczenia i też potrafiły się odnaleźć w takim różnorodnym świecie z osobami, które mają różne potrzeby i uczucia. I też wtedy, kiedy nasi uczniowie są empatyczni, mają taką lepszą nawigację po świecie, właśnie bo potrafią zrozumieć te perspektywy innych osób. I to też przekłada się na budowanie takich lepszych relacji w szkole, w domu, w pracy, właśnie wtedy, kiedy potrafią zrozumieć inne osoby pochodzące z innych kultur, z innych krajów, osoby mające inny system wartości, czy myślące w inny sposób. I też no właśnie aktualnie żyjemy w takich trudnych, ciekawych czasach, można też to tak określić. I nie wiem, na przykład pandemia koronawirusa sparaliżowała gospodarkę, społeczeństwa na całym świecie. To jest jakieś, to wpływa na nasze bezpieczeństwo, zagraża zdrowiu. Nie wiem, mamy zmiany klimatu, które powodują przymusowe migracje ludzi, więc jest jakby widać, że jest dużo różnych współzależności i takich powiązań, w których młodzi ludzie muszą odnaleźć się i próbować się odnaleźć, więc też z tego powodu jest niezwykle ważne, żeby kształcić tą kompetencję społeczną, jaką jest właśnie odczuwanie i wyrażanie empatii dla innych. Tutaj i właśnie takim jakimś sposobem na to, żeby kształcić tą empatię i też uczyć uczniów i uczennice, jak być empatycznym, warto jest przyjrzeć się też z empatią sobie samym. I tutaj nie słychać mnie? No niemożliwe. Tak bardzo bym chciała, żeby było mnie słychać, ale mam cały czas tutaj informacje od
od Marty, która mi przekazała głos, że słychać, więc postaram się kontynuować. To właśnie jedno takie krótkie ćwiczenie, które pomoże nam w byciu takim empatycznym w stosunku do siebie samych, to chciałabym, żebyście Państwo teraz wyobrazili sobie, że zakładacie takie okulary ciekawości i przez chwilę popatrzyli na taki świat wokół Was, na otoczenie, na przedmioty, nie wiem, na kaloryfer, na książki, może wyjrzeli przez okno i żebyście to zrobili w taki sposób, jakbyście patrzyli na te rzeczy po raz pierwszy. I następnie, żebyście spojrzeli z taką samą ciekawością na siebie samych i zadali sobie pytanie właśnie, jak ja się czuję teraz, jak się mam, co u mnie słychać, co jest teraz ważne dla mnie, za czym tęsknię, czego potrzebuję. I zachęcam do tego, żeby właśnie czasami zakładać takie okulary ciekawości i patrzeć na przedmioty, które nas otaczają, z jakąś taką nieudawaną ciekawością i też patrzeć w ten sposób na siebie samych z zaciekawieniem i też właśnie zadając sobie takie pytanie, co czuję i czego teraz potrzebuję, więc to też takie mini ćwiczenie jakoś pozwoli nam się zatrzymać i też dbać o tą empatię w stosunku do siebie samych i dbać o te nasze emocje i uczucia i potrzeby. To pierwsze takie ćwiczenie, które możemy w wolnym czasie przećwiczyć na sobie samych. Podałam też link do tej publikacji, z którą zaczerpnęłam to ćwiczenie, więc później na pewno ten link będzie w materiale powebinariowym. I z kolei drugie takie ćwiczenie już do wykonania bezpośrednio z uczniami i z uczennicami, też w trybie online, może być ćwiczenie właśnie zaczerpnięte z mojego programu, który koordynuję, program Rozmawiajmy o Uchodźcach i to ćwiczenie jest oparte o taki 15-minutowy film, wywiad z Lahudem Tomą, który jest Syryjczykiem, w Syrii pracował jako farmaceuta, ale od kilku lat mieszka w Polsce i jest uchodźcą. W Polsce dostał status uchodźcy i podczas tego 15-minutowego wywiadu opowiada właśnie o swoim doświadczeniu dotarcia do Polski, opisuje tę procedurę i jakby sposób tego, jak uzyskał ten status uchodźcy w Polsce, opowiada o swoich doświadczeniach, o swoich historii, o problemach, które musiał przezwyciężyć, opowiada o tym, na czyją pomoc mógł liczyć i to też jest taki moment dla uczniów i uczennic, też dla nas samych do tego, żeby zastanowić się i jakoś właśnie odpowiedzieć na takie pytania, co może czuć pan Lahud, co może myśleć, czego potrzebuje, co widzi, czego doświadczył, że to też jest taki moment na zatrzymanie się i na spojrzenie na to zjawisko uchodźstwa i na tą też ludzką historię z perspektywy osoby, która o tym doświadczeniu opowiada. I do tego wywiadu jest na stronie materiał taki pomocniczy z kartą pracy dla uczniów, uczennic, który jakby pozwoli omówić ten film, ten wywiad i tą perspektywę Lahuda. Więc zachęcam do spróbowania ćwiczenia empatii w taki sposób. Przyglądajmy się sobie samym i też starajmy się wspierać uczniów i uczennice w kształtowaniu tej umiejętności, tej kompetencji społecznej, jaką jest empatia. I na koniec mojej wypowiedzi jeszcze taki krótki rzut oka na kadr z tego filmu, który puściłam na początku, żebyśmy pamiętali i
mieli na uwadze, że taka empatia to jest właśnie bliskość, czy takie wsłuchanie się w uczucia, potrzeby naszego rozmówcy, to jest, można powiedzieć, że to jest bliskość, a empatia na pewno nie jest współczuciem i o tym też trzeba pamiętać, realizując projekty czy lekcje w duchu edukacji globalnej, że właśnie współczucie nie wiąże się z empatią. I bardzo dziękuję za dzisiejsze, za moje wystąpienie i przekazuję głos kolejnej osobie. Dzięki serdeczne, Julka. Za taki właśnie super twój wsad tutaj nasz webinar dotyczący empatii. Ja będę kontynuować i zaraz będę przekazywać głos dalej. Po tym wystąpieniu Julii możemy taki symboliczny podział, jakąś kropkę postawić. Przechodzimy troszkę do drugiej części. Tak jak wspominałam, znaczy teraz poruszamy się w takiej przestrzeni jakość w edukacji globalnej, tak? Taka dobra edukacja globalna, a wartości i postawy. To się zaraz wzajemnie przenika, więc trudno jest postawić taką jakąś właśnie jakiś wyraźny podział. Natomiast nie tylko postawy i wartości są jakby wyznacznikiem dobrej edukacji globalnej. Takimi wskazówkami, kryteriami jest takich 12, właśnie 12, może takich kryteriów, które mogą Państwu podpowiedzieć, jak pracować z uczniami i uczennicami w obszarze edukacji globalnej. One są, my je właśnie Państwu w jakiś sposób opowiadamy, natomiast one zebrane w takim bardzo spójny przekaz są na stronie 10 publikacji teoretycznej. To ewentualnie poprosiła koleżanki, jak znajdą to, żeby wrzuciły linka do tej naszej publikacji. My już Państwu przesyłaliśmy w pierwszym mailu podsumowującym pierwszy webinar. Także zachęcam do zaglądania tam. Natomiast oprócz tego, że bardzo ważne jest właśnie w edukacji globalnej to takie wyważenie między wiedzą a postawami, wartościami i odniesieniem do działania, no to właśnie też takim, to też takim kryterium, wskazówką jest ta ważność dostrzegania współzależności. I one tak wprost są, jest to zapisane tak, że edukacja globalna kładzie nacisk na współzależności między globalną północą a globalnym południem i nie ogranicza się do prezentacji problemów globalnych. Wreszcie pokazuje przyczyny i konsekwencje zjawisk globalnych. No i tą ważność współzależności, no to właśnie my już Państwu o tym mówiliśmy na pierwszym webinarze, też to takie pytanie dotyczące konsumpcji, tego jak ona wpływa, też jest taką próbą mówienia o tych współzależnościach i to jest niezwykle istotne w edukacji globalnej. Wreszcie bardzo krótko chciałam wspomnieć o też ważnej rzeczy, która nam się gdzieś pojawia już któryś raz, to jest taka ważność krytycznego myślenia w edukacji globalnej. I w naszych, tak, my to zapisujemy wprost, że edukacja globalna uczy krytycznego myślenia i formułowania własnych opinii na tematy globalne. Nie promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych odpowiedzi. Dlatego o tym krytycznym myśleniu, w ogóle ważności zadawania pytań i dyskutowania w edukacji globalnej, trochę mówiliśmy, ja wspominałam o tym w momencie, gdy mówiłam o postawach i wartościach, przede wszystkim wartościach, że nie sposób ich narzucić, że warto, żeby każdy przebył tą swoją drogę i zdecydował, które wartości są dla niego ważne. Także jakby w edukacji globalnej właśnie nie, często nie ma gotowych odpowiedzi. Często jest właśnie ta dyskusja, czy to właśnie takie pole
niepewności i też taka gotowość na to, że może nie będzie tych, nie będzie nigdy tych odpowiedzi. Troszkę o tym będziemy mówić jeszcze w dalszej części tego webinara. Ja właśnie przekazuję niniejszy głos mojej koleżance z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Marcie Jackowskiej UWADIZ-u. Marta koordynuje różne projekty w CEO, klimatyczne przede wszystkim, ale też z wykształcenia jest afrykanistką, więc ma też taką sporą wiedzę na temat tego tematu, którym będziemy się zaraz zajmować, czyli właśnie takiego mówienia z szacunkiem o innych kulturach, mieszkańcach innych części świata, tak dużą wrażliwość na te kwestie. Marta, przekazuję Ci głos. Jesteś tam? Dzień dobry. Słychać. Tak, Marta pięknie mnie przedstawiła, więc już nie będę nic dodawać. Cieszę się bardzo, że jestem tu dzisiaj z Państwem i chciałabym trochę znowu z innej strony spojrzeć na te różne rzeczy, o których już moje przedmówczynie mówiły. Mieliśmy rozmawiać o jakości, o różnych wartościach w edukacji globalnej. Ja chyba bardziej skupię się na tych różnych wartościach i chciałabym się odwołać do tego też, o czym mówiła Marta i Julia, między innymi do tego właśnie, co wpływa na kształtowanie naszych wartości, naszych postaw, naszego myślenia o świecie. Julia mówiła o tej ciekawości, o rozumieniu siebie, o znaniu swoich potrzeb. A ja bym chciała na to spojrzeć tak trochę z innej strony, językowo i trochę spojrzeć w głąb naszych umysłów, że tak powiem, i zastanowić się właśnie nad tym, w jaki sposób my patrzymy na świat i skąd biorą się nasze różne perspektywy. Więc najpierw chciałabym też Państwu kilka takich ćwiczeń logiczno-semantycznych zrobić, więc mam nadzieję, że będą się Państwo tu udzielać na czacie. Pierwsze zadanie. Chciałabym, żeby Państwo sobie wyobrazili diabła tasmańskiego. I absolutnie nie szukajmy tego gdzieś w internecie w tym momencie, bo to nie chodzi o to. I zachowujemy na razie to dla siebie. Po prostu odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wygląda diabeł tasmański. Mogą Państwo się później tym podzielić na czacie, ale na razie sobie proszę zachować tę odpowiedź. Można gdzieś sobie to narysować, zapisać. Ważne, żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie diabła tasmańskiego. Wrócimy do niego później. Więc mówiąc o tych wartościach i o różnych takich naszych postawach, dla mnie zawsze rodzi się w tym momencie takie pytanie, gdzie jest prawda? No i w ogóle, co to jest prawda? Oczywiście w dzisiejszym świecie można znaleźć wiele różnych teorii na ten temat, bo każdy może powiedzieć, że ma swoją prawdę i pojawiają się opinie, że prawd jest wiele, albo wręcz przeciwnie, że prawda jest tylko jedna i leży tylko po jednej stronie. No ale według klasycznej takiej definicji filozoficznej prawda to jest po prostu zgodność naszych sądów z tym, co jest faktem. Powinno być to zatem oczywiste. Wyobraźmy sobie, że Janek idzie ulicą i mówi, leci ptak. I no dobrze, no oczywiste to jest, ten ptak przeleciał, Janek go widział, powiedział, że leci ptak. Wszystko jest zgodne z prawdą. Był fakt i była opinia na ten temat, czy też sąd Janka. No ale Krzyś, który stał obok, powiedział, nie, nie, Janku, to nie był ptak, to był nietoperz. A Janek mówi, no nie, to był jednak ptak. No i w tym momencie, gdzie jest prawda i kto może to osądzić? Ponieważ Janek ma, można powiedzieć, swoją prawdę, a Krzyś ma swoją prawdę. I można by było powiedzieć, że potrzebna jest jakaś trzecia osoba do tego, żeby osądzić, co było prawdą. No ale ptak już poleciał, czy też nietoperz
i nie będziemy w stanie tego stwierdzić nigdy. I do końca życia może być tak, że Janek będzie wierzył, że widział ptaka, a Krzyś może wierzyć, że widział nietoperza. Tak samo dzieje się codziennie w naszych codziennych sprawach i wyborach. I często nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy też, jak wiele różnych czynników wpływa na to, co my postrzegamy za prawdę i w jaki sposób to oddziałuje na nas w różnych zdarzeniach, na różnych etapach naszego życia. Przykładem takiego naszego właśnie ludzkiego błądzenia, można powiedzieć, po prawdzie, jest historia konia. Bardzo lubię tę historię, może niektórzy z Państwa znają już to. Otóż koń, jaki jest, każdy wie, niby. No i malarstwo człowieka już od tysięcy lat właściwie, w malarstwie człowieka można znaleźć wizerunki koni, no bo to już w jaskiniach w Lascaux na przykład ludzie malowali konie. No dlaczego? No bo koń był zwierzęciem, który z nami, jakby z człowiekiem istniał. Na koniach się jeździło, na konie się polowało, na koniach się polowało. Można powiedzieć, że z tymi końmi mieliśmy do czynienia bardzo często i tak naprawdę widzieliśmy je na co dzień. Dlatego też właśnie często ludzie malowali konie. No i musiało minąć wiele lat. Najpierw te konie oczywiście malowano stabilne, potem jak już malarze byli bardziej doświadczeni, malowano konie w kłusie i między innymi w galopie. No i tutaj właśnie jest obraz Jerzego Kossaka, który przedstawia konia w galopie. Czy Państwo coś zastanawia w tym obrazie? Czy ktoś ma jakiś pomysł, co tutaj może nie grać? Czy ten koń jest taki jak właśnie prawdziwy koń? Tak nie galopuje, napisała pani Sylwia. No właśnie. Otóż musiało minąć wiele wieków, a nawet tysiącleci, ludzkiej obserwacji konia, inaczej nogi układa, dokładnie. Natomiast przez setki lat w ten sposób malowano konie w galopie. I mimo, że obserwowaliśmy te konie, mimo, że patrzyliśmy na nie codziennie, nadal malowało się tak konie i nikomu nie przeszkadzało, że koń wygląda tutaj jak zając w galopie. Dopiero w XIX wieku Edward Maybridge wynalazł zdjęcia, znaczy zaczął robić zdjęcia, które krok po kroku pokazywały sposób, w jaki galopuje koń. I z tych zdjęć powstało, zaraz chciałam Państwu pokazać, czy mi się uda. Powstało takie załączenie. To jest po prostu, to są zdjęcia połączone w filmik. I dopiero w XIX wieku, czyli kiedy no rozwój cywilizacji, można powiedzieć, był już na bardzo wysokim poziomie, ludzie dopiero wtedy złapali się za głowę i powiedzieli, no właśnie, koń w ogóle w żadnym momencie galopu nie ma łapek, nóg tylnych i przednich wyłożonych do przodu tak i do tyłu, tak jak zając. Natomiast no właśnie, musiało minąć tyle czasu i nikt tego wcześniej na to nie zwrócił uwagi. To jest nasze postrzeganie świata, złożone z pewnych obrazów, ale my tak samo podchodzimy do tego również, jeżeli chodzi o nasz język. Musiało też minąć wiele czasu, kiedy pojawiły się badania etnolingwistyczne, kiedy Benjamin Wolf sformułował, z Edwardem Sapirem zresztą, sformułowali teorię etnolingwistyczną. Na początku ona się tak nie nazywała konkretnie. Językowy obraz świata, tak, dokładnie, która mówi nam, że to nie tylko jest tak, że dlatego jak my sposób naszego myślenia kształtuje nasz język, ale też język kształtuje sposób naszego myślenia. No i właśnie,
Też czekaliśmy na to długo, żeby do tego dojść. Nie wszyscy nadal jakby zgadzają się na to, że teoria Sapira-Whorfa jest jedyną prawdziwą, ale o prawdzie już wiemy, jak może ona wyglądać. Natomiast teraz chciałabym właśnie Państwa zaprosić do takich gierek słownych, żeby zobaczyć, w jaki sposób też nasz język kształtuje nasze podejście do świata. Za chwilę pokażę Państwu kilka zdań i chciałabym, żeby Państwo po każdym zdaniu napisali, co w tym zdaniu uderza, kłuje, może Państwa zastanawia. Więc zapraszam. Zdanie numer jeden. Plemiona Czarnej Afryki mieszkają w lepiankach. Co w tym zdaniu jest według Państwa nie tak? A może wszystko jest tak? Czarnej, lepiankach. Czarna Afryka. Wszystkie, napisała pani Sylwia. Czarna Afryka, lepianka. Dobrze. Generalizacja. Dobrze, to przechodzimy do zdania numer dwa. Mieszkańcy Czarnej Afryki mieszkają w lepiankach. Czy to zdanie coś zmienia? Tutaj pojawiły się odpowiedzi już, że Czarna Afryka była nie tak i lepianki w tamtym zdaniu. Pani Sylwia powiedziała, że to zdanie nic nie zmienia. Natomiast no, jedno słowo się tutaj zmieniło. Zamiast plemion mamy mieszkańców. Kolejne zdanie. Mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej mieszkają w lepiankach. Wymieniliśmy plemiona na mieszkańców, wymieniliśmy Czarną Afrykę na Afrykę Subsaharyjską. Zostały nam lepianki. Czekam jeszcze, bo tu widzę, że 4 osoby piszą, więc chciałabym niby bardziej nowocześnie, napisała pani Kornelia. Uszczegółowienie, pojawiają się fachowe nazwy, dyplomatycznie, ciekawe. Kolejne zdanie. Mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej mieszkają w domach z gliny. Wyrzuciliśmy słowa, na które Państwo zwracali uwagę. Nie ma Czarnej Afryki, nie ma lepianek. O lepiankach, o plemionach wprawdzie nikt szczególnie nie powiedział, natomiast tam już mieszkańcy. Nazewnictwo istotne jest. No, pojawia się wiele tutaj odpowiedzi na czacie. Między innymi, że ładniej brzmią. Domy z gliny nie mają znaczenia pejoratywnego. No i kolejne zdanie. Plemiona Polski mieszkają w drewnianych chatkach. Chciałam tutaj odwrócić trochę, pokazać dwie rzeczy. Z jednej strony, jak rzadko pojawiają się niektóre słowa w naszym słowniku, kiedy mówimy o danym rejonie świata, bo tutaj dzisiaj też mówimy o różnych rejonach świata. Na przykład przeglądając różne materiały w internecie, znajdziemy mnóstwo materiałów, gdzie będzie napisane plemiona z Afryki, plemiona afrykańskie, plemiona azjatyckie. Natomiast bardzo rzadko albo prawie nigdy nie pojawia się sformułowanie plemiona polskie albo plemiona z Polski. Łatwiej nam pewnie mówić o plemionach Tatarów. Nawet nie mówimy plemię Ślązaków.
Tylko właśnie plemiona utożsamiamy zawsze z Afryką, z Azją, z innymi kontynentami, co oczywiście związane jest z naszym podejściem jeszcze kolonialnym i paternalistycznym, z którego warto sobie zdawać sprawę. Natomiast właśnie tutaj już parę osób zwraca uwagę na to, że nawet w tym ostatnim zdaniu Afryce, tutaj zresztą widzimy wszystkie te zdania razem. I chciałam spytać właśnie Państwa, które zdanie jest prawdziwe? Czy któreś jest prawdziwe? Czy ktoś z Państwa potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Czwarte zdanie jest prawdziwe, napisała Pani Agnieszka. Czwarte. Nie będę Państwa dalej podpuszczać. Tutaj też pojawia się odpowiedź Pani Eweliny, chyba już drugi raz, że prowadzą koczowniczy tryb życia. To też nie o to chodziło. Kluczem tutaj w tym wszystkim jest dla mnie słowo niektórzy. Oczywiście, że mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej mieszkają w domach z gliny i prowadzą koczowniczy tryb życia, tylko że nie wszyscy. Nasz problem w takich stwierdzeniach, które się powtarzają, na przykład nawet jak w tym czwartym, najbardziej poprawnym, jak tutaj też Państwo powiedzieli zdaniu, mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej mieszkają w domach z gliny, jest trudno stwierdzić, co tak naprawdę mamy na myśli, bo co to znaczy mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej? Niektórzy, wszyscy, dwóch mieszkańców, 100 mieszkańców. A dodanie po prostu sformułowania, że to są niektórzy mieszkańcy, czy to Afryki, czy Polski, zmienia nasze podejście o tyle, że my wiemy, że są inne perspektywy, że to nie jest tak, że wszyscy żyją tak samo. Oczywiście, że mieszkają w domach z gliny, no bo w ten sposób buduje się domy po prostu w tej, na tej szerokości geograficznej, ale nie wszyscy. Mieszkają też w Afryce Subsaharyjskiej, mieszkają ludzie w blokach, mieszkają ludzie w domach z betonu, mieszkają ludzie w domach z wydachy falistej. Różne są perspektywy i różnie można na to patrzeć. I tak samo właśnie jak ten język, o którym tutaj mówię, tak samo również kształtujemy obrazy i tak samo posługujemy się różnymi takimi schematami w myśleniu o świecie, w postrzeganiu świata, nie tylko używając tego języka, na który powinniśmy zwracać uwagę, ale też patrząc na różne właśnie obrazy, które pojawiają się wokół nas. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia które miasto. Pewnie są osoby z tego miasta, więc to będzie łatwe do odgadnięcia, ale też trochę widzę, że muszę przyspieszyć, więc już nie będę zadawać tylu zagadek. No to jest Warszawa, Warszawa, Praga i oczywiście możemy, mówiąc o świecie, wyobraźmy sobie, że teraz jedziemy na przykład na wykład do Afryki Subsaharyjskiej i opowiadamy tam o Warszawie, czy też o Polsce, możemy pokazać takie zdjęcie i właśnie użyć takiego zdania. Plemiona polskie mieszkają w domach z cegły. Czy ono będzie prawdziwe? No po części będzie, ponieważ mamy na to dowód w postaci tego obrazka. Ale czy to znaczy, że wszyscy Polacy mieszkają w domach z takiej cegły? Czy to w ogóle znaczy, że wszyscy Polacy mieszkają właśnie w takich domach? Oczywiście, że nie. Bo możemy równie dobrze spojrzeć na drugie zdjęcie pochodzące z tego samego miasta i zrobić dokładnie to samo, tylko że Aregur. Możemy powiedzieć, proszę bardzo, mieszkańcy Polski mieszkają w wysokich, kolorowo oświetlonych domach. Dla kogoś, kto mieszka, dla wielu osób, które mieszkają gdzieś daleko od nas i nawet nie zdają sobie sprawy, gdzie jest Polska i co tu się dzieje, i jedno i drugie zdjęcie może być prawdziwe, ponieważ nie znają żadnej innej rzeczywistości. Tak samo jak dla nas jest z Bangladeszem. Często, najczęściej właściwie, spotykamy się właśnie z takimi obrazkami Bangladeszu, Afryki,
które stanowią ilustrację do problemów najczęściej opisywanych w naszej prasie z tamtych rejonów świata. I uznajemy właśnie taki obraz za prawdziwy obraz, ponieważ widzimy go bardzo dużo, jakby bardzo rzadko widzimy inne obrazy. To jest dla nas obraz tamtego świata. Natomiast ten świat można przedstawić w taki sam sposób, bo właśnie można też przedstawić tak. Pani Iwona pyta, czy to jest zdjęcie z Bangladeszu. Ja przyznam szczerze, przepraszam, strzeliłam Bangladesz, ale może powinienem powiedzieć z kraju globalnego południa, bo chyba się pomyliłam i wstawiałam nie to zdjęcie, które trzeba, to znaczy nie do Bangladeszu, a mówię o Bangladeszu, więc jeden z krajów globalnego południa. Możemy też przedstawić te kraje w ten sposób i to też jest jakaś część prawdy. Kluczowe w tym wszystkim jest właśnie zrozumienie, że jest to tylko część prawdy. I kolejnym takim ćwiczeniem właśnie na tą prawdę, które polecam do wykorzystania w szkole, bo jest bardzo proste i można je wykonać bardzo szybko. To zaraz do niego przejdę. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o właśnie tych punktach widzenia i różnych perspektywach. Tutaj była Julka, już przedstawicielka programu Rozmawiamy o Uchodźcach, w którym działają kluby dobrej rozmowy. To jest taki obrazeczek właśnie związany z tym programem, który pokazuje te różne punkty widzenia, gdzie na to samo możemy spojrzeć w różny sposób. I to jest jakby kolejny etap tego patrzenia na świat, bo z jednej strony na szeroko, żeby popatrzeć na różne obrazy tego samego świata popatrzeć, z drugiej strony przyjąć różne perspektywy i wziąć pod uwagę to, że inni ludzie myślą i widzą rzeczy inaczej. No i trzecia perspektywa jest taka. Widzimy tutaj mapę. Czy Państwo są w stanie powiedzieć, co to jest za kraj? Najczęściej, kiedy zadaję to pytanie, no to nauczyciele geografii szybciej tutaj są w stanie odpowiedzieć. Właśnie, to jest Polska. No ale skąd my wiemy, że to jest Polska? No możemy tam wypatrzyć tą naszą główną rzekę, Wisłę. Ale no, na przykład robiąc to ćwiczenie w klasie czwartej, piątej, no niekoniecznie to może być takie oczywiste. Możemy też wziąć mapę jakiegokolwiek innego kraju. Więc ja robiąc to ćwiczenie zawsze pokazuję ten pierwszy slajd i potem przechodzę do drugiego. I dlaczego to pokazuję? Dlatego, że kiedy trzecim etapem tego patrzenia na świat jest to, że kiedy patrzymy na jakiś wyrywek rzeczywistości, tak naprawdę nie mamy oglądu tego, jaka jest całość. I to są takie trzy kwestie, na które chciałam dzisiaj właśnie zwrócić Państwa uwagę, żeby brać pod uwagę różne perspektywy, żeby patrzeć na to, w jaki sposób przekazy do nas są kierowane, jakim językiem się do nas mówi, jakimi obrazami się nas bombarduje. I też właśnie starać się zawsze patrzeć szerzej niż ten wycinek, który dostajemy w książkach, w mediach, w telewizji. Marta nazwała tutaj na początku to ćwiczenie takim słoniem, do czego jeszcze zaraz dojdę. Tu jest taka mapka, którą zawsze też pokazuję na koniec, w ramach tego, żeby pokazać, jak stereotypowo można myśleć. To jest oczywiście zupełnie już przesadzone. Ale pokazuje dobrze to, w jaki sposób my możemy kategoryzować ludzi, mówiąc o tym, że ktoś jest ze Śląska, że ktoś jest z Torunia, więc te pierniki, a w tych Suwałkach to zimno, a gdzieś tam Koziołki to w Poznaniu, czy tam Pyry. No nie do końca tak jest, bo można być z Poznania i nie lubić ziemniaków, a można być ze Śląska, jak ja na przykład, ale no nie być Ślązaczką. Więc to jest taka uważność na to, żeby nie kierować się stereotypami. I teraz chciałabym przejść do tego właśnie słonia z tytułowej części tej prezentacji i pokazać Państwu taki króciutki filmik podsumowujący już tę część, bo i tak chyba za dużo czasu zabrałam. Więc przejdziemy do filmiku. Ludzi.
Któregoś dnia dowiedzieli się, że w pobliskiej jaskini. Jak mówić o większości świata. W pewnej niewielkiej osadzie mieszkało czworo ludzi. Któregoś dnia dowiedzieli się, że w pobliskiej jaskini pojawił się słoń. Ponieważ nie mieli pojęcia, jak wygląda to zwierzę, wspólnie zdecydowali się na wyprawę do jaskini, w której panowała kompletna ciemność. Gdy dotarli na miejsce, zaczęli badać i dotykać słonia. Pierwsza osoba powiedziała: słoń jest filarem. Ależ nie, słoń jest jak włócznia, oznajmiła druga. Skądże znowu, słoń jest jak wąż. Czwarta osoba stwierdziła: słoń jest jak duży wachlarz. Każdemu i każdej z nas takie sytuacje zdarzają się codziennie. Jesteśmy odbiorcami niezliczonej liczby obrazów i wiadomości, będących wycinkiem rzeczywistości. Wiadomości te nie są neutralne. Przekazują jakiś obraz świata, wąską perspektywę. Mogą utrwalać i powielać stereotypy, lub wręcz przeciwnie, podważać je i kwestionować. Warto czasami zrobić stop klatkę i zastanowić się, jak ja wykorzystuję przekazy medialne, jak mówię o innych osobach i je pokazuję. Organizacje zajmujące się pomocą i edukacją spotykają się z tymi wyzwaniami na co dzień. Dlatego w tworzeniu swoich komunikatów stosują zasady, którymi chcemy podzielić się też z Tobą. Gdy korzystasz z mediów, sprawdź, czy informacje są rzetelne. A najlepiej porównaj wiele różnych źródeł. Wtedy masz pełniejszy obraz. Poznając świat, najlepiej słuchać przekazów bezpośrednich. Następnym razem, oglądając wiadomości, zwróć uwagę, kto opowiada historię. Czy ludzie mówią w swoim imieniu, czy ich wizerunek pokazywany jest za ich zgodą? Zadaj sobie pytanie, czy ten obraz jest stereotypowy? Czy to, co widzę, to całość, czy wycinek historii? Jakie elementy pozostają niewidzialne? Kwestie globalne i pomocowe są bardzo złożone i wiele elementów trudno nam dostrzec lub nie są nam one pokazywane. Zauważ, że język kształtuje sposób, w jaki widzimy i pokazujemy świat. Dlatego dobieraj słowa starannie, z uwagą. Każde jedno zmienia znaczenie Twojej wypowiedzi. Zastanów się, czy ktoś gra na Twoich emocjach. Szokowanie cierpienia jest przemyślanym zabiegiem, który odbiera osobom przedstawionym godność. Pamiętaj, że każda historia ma wiele perspektyw. Dwie osoby mogą widzieć tę samą rzecz zgoła odmiennie. Szanuj odmienne perspektywy. Gdy mówimy o innych, jesteśmy świadomi, jak ważny jest szacunek, równość i godność. Dlatego chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem i wiedzą na ten temat. Pobierz naszą publikację Jak mówić o większości świata i dowiedz się więcej. Nie będę już mówić o tym kodeksie. Na pewno Państwu prześlemy link do tego. Chciałabym przekazać głos następnej osobie i na koniec pożegnać się z Państwem tym diabłem tasmańskim. Mam nadzieję, że moja intencja była dobrze odczytana i Państwo teraz wrócą do tego swojego obrazu diabła tasmańskiego, jak tego słonia w jaskini. Bardzo dziękuję i przekazuję głos Jadzi Jarosz. Dzień dobry. Nazywam się Jadwiga Jarosz. Proszę o sygnał, czy mnie słychać, bo ja sama tego nie ocenię. Potrzebuję tutaj informacji od Państwa. Wypatruję na czacie, słychać dobrze. Ja jestem nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Od wielu lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej i też muszę powiedzieć, że to jest organizacja, która mnie bardzo pozytywnie bodźcuje do działania, to znaczy czerpię garściami z materiałów, które CEO udostępnia, publikuje, opracowuje, ale też angażując się w różnego rodzaju projekty, mam taką dobrą motywację do tego, żeby aktywizować też młodzież. Opowiem Państwu, jak ja uczę o globalnych zależnościach. Już tylko. Tak, działa mi dobrze. U mnie przygoda zaczęła się od klubu filmowego. To był taki jeden z pierwszych, nie wiem czy pierwszych, stary projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej, Patrz i Zmieniaj.
I w ramach spotkań klubu filmowego, spotykaliśmy się popołudniami, chociaż tutaj jest akurat zdjęcie z nocy filmowej, mieliśmy też taką noc z filmami o tematyce globalnej, to były takie dobre, pozytywne bodźce do tego, żeby mówić o zmianach w świecie. I przyznam szczerze, że to był też taki moment, kiedy ja się bardzo rozwijałam jako nauczycielka, jako osoba, obywatelka. Ja zaczęłam też z innej perspektywy patrzeć na globalne wyzwania, więc uczyłam się razem z moimi uczniami i uczennicami. Tu wypisałam parę takich filmów, które u nas były... Tak, bo to oglądanie filmów zawsze było połączone z dyskusją i tu są akurat takie filmy, znaczy tego pierwszego filmu nie widziałam, bo to jest, nie widziałam z młodzieżą, ja go widziałam, ale nie miałam okazji z młodzieżą zobaczyć, bo to jest film, który pojawił się na YouTubie w zeszłym tygodniu. Z Martą się umówiłam, że wklei na czacie link do tego filmiku, zachęcam, żeby go zobaczyć i myślę, że to jest dobry materiał, żeby porozmawiać z młodzieżą na temat konsumpcji, współzależności globalnych. Pozostałe filmy to są filmy fabularne, które no, u nas były dobrym początkiem mądrej dyskusji, ale bardzo też dobrze wspominam dyskusje oparte o filmy dokumentalne, których na YouTube jest bardzo dużo, no tylko też trzeba wcześniej sprawdzić jakość tych materiałów, żeby od mądrych materiałów rozpoczynać dyskusję. Dwa lata temu chyba zaprosiłam do szkoły fundację, to jest Fundacja Banina ze spektaklem Kijów Dara. I to jest dla mnie taki moment przełomowy, bo pozwolił mi rozpocząć otwartą i mądrą dyskusję na temat uchodźców i uchodźczyń. Ja na swoich lekcjach ten temat i na klubach dyskusyjnych, na klubie filmowym, ten temat już istniał, także ja już go miałam wcześniej wprowadzonego, natomiast ten spektakl pozwolił mi ruszyć ten temat na arenie szkolnej. Kilka razy ta grupa grała u nas ten spektakl jednego dnia, więc kilka klas mogłam zaprosić. Na zdjęciu po prawej stronie widzą Państwo Radłana i Solomiję. Radłan jest Syryjczykiem, Solomija Ukrainką i oboje w tym spektaklu opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z migracją, z migracjami i scenariusz jest oparty o ich prawdziwe doświadczenia i to jest takie bardzo poruszające i dla zdecydowanej większości osób to był pierwszy kontakt z uchodźcą, uchodźczynią. I to było na tyle ważne doświadczenie, że minęły już no, chyba dwa lata, no może niecałe dwa lata i wciąż młodzież odwołuje się do tego doświadczenia. To znaczy dla nich istotne jest to, że teraz już nie opowiadają o jakimś uchodźcy z telewizora, z internetu, tylko poznali konkretne osoby. Młodzież mogła zadać pytania tym osobom i to było szalenie istotne, bo po spektaklu odbyła się dyskusja. Tu po lewej stronie jest zdjęcie, młodzież siedzi w kręgu. Reżyser Bartek Miernik bardzo mądrze prowadził dyskusję po tym spektaklu i to też było okazją do mówienia o stereotypach, o języku, którym się posługujemy. To jest bardzo dobre moje doświadczenie, którym się dzielę. Fundacja Banina jest do znalezienia w internecie, można się z nimi kontaktować, chociaż teraz ze względu na tę społeczną kwarantannę niemożliwe jest odgrywanie tych spektakli. Wątki uchodźcze wplatam w różne tematy. Oczywiście na języku polskim to się pojawia, ale także na różnych spotkaniach pozalekcyjnych, czy to klubach dyskusyjnych, czy też zastępstwach. I u mnie bardzo dobrze sprowadza się takie ćwiczenie, które Państwu prezentuję. W kilku miejscach sali umieszczam karteczki z takimi określeniami. Uchodźczyni, najazd islamu, dzika horda, imigrant, zalew uchodźców. Młodzież sobie wędruje po sali i mogą rozmawiać, mogą dyskutować na temat tego, jakie emocje w nich wywołują te hasła, czy też budzi to jakieś zastrzeżenia w nich. Czy otwiera jakieś skojarzenia. Po takiej rundce, po takiej wędrówce po sali siadamy
I wtedy młodzież może mówić o tych swoich skojarzeniach. W każdej grupie, w której robiłam to ćwiczenie, bardzo ciekawa dyskusja się toczyła. Różne skojarzenia się pojawiały. Właściwie każde z tych określeń to jest określenie, które funkcjonuje w mediach, więc to nie jest coś, co ja wymyśliłam, tylko młodzież też już zetknęła się z tymi określeniami, więc też mają jakieś skojarzenia, o których dobrze, jeśli w bezpiecznych warunkach będą umieli mówić, bez obawy, że będą oceniani czy też atakowani. Jako że uczę języka polskiego, to zależy mi na tym, żeby przy omawianiu lektur, literatury też włączać edukację globalną. No tutaj jest akurat przykład dotyczący pana Tadeusza. To jest dla mnie dobry moment, żeby powiedzieć, że opowiedzieć oczywiście o genezie pana Tadeusza, opowiedzieć o tym, że Adam Mickiewicz bardzo tęsknił za swoją ojczyzną i tak zapamiętał, w sposób wyidealizowany opowiada o przyrodzie litewskiej, bo taka jest jego potrzeba. Natomiast zależy mi na tym, aby zestawić to z sytuacją współczesnych migrantów, którzy czasami nie mają możliwości powrotu do ojczyzny i też za tę ojczyzną tęsknią. Ja dotychczas na lekcji robiłam to, zestawiając te opisy przyrody w panu Tadeuszu z fragmentami książki To ja Malala. Znaczy, nie chcę literacko porównywać tych tekstów, no, nie o to mi chodzi. Bardziej zależy mi na wywołaniu skojarzenia tego XIX-wiecznego z XXI-wiecznym. Oprócz tego mam możliwość, żeby zaprezentować Malalę, chociaż Malala już przestaje być rówieśniczką moich uczniów i uczennic, już nie jest ich rówieśniczką. A na ostatniej lekcji, którą przeprowadziłam, zaprosiłam osoby o doświadczeniu migracyjnym. I to tutaj, Marto, też cię proszę o wklikanie tego linku, o którym rozmawiałyśmy. Jestem autorką lekcji, które są wyświetlane w ramach projektu Korki TV i w tym tygodniu właśnie ta lekcja została wyemitowana, więc jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak w praktyce wygląda zestawienie pana Tadeusza z historią współczesnego migranta, to zachęcam do tego, żeby zerknąć na ten link i zapoznać się z tą lekcją. Jestem, webinar nie daje nam możliwości, żebyśmy w pełni się tak w dwie strony wymienili doświadczeniem, ale byłabym ciekawa, jaki jest odbiór tej lekcji. U młodzieży to wywołuje pozytywne skojarzenie i też włączenie współczesnego wątku pozwala im zaangażować się w dyskusję na temat tego tematu, jakim jest uchodźstwo, czy w ogóle migracja, w szczególności migracja przymusowa. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia swojego doświadczenia nauczycielki języka polskiego. Dziękuję bardzo. Marto, wracasz tutaj na pulpit? Chyba z zaskoczenia Martę wzięłam, tak zakończyłam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, już jestem, tak? Tak, przyjmuję tutaj Państwa i właściwie nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować naszym prelegentkom, gościniom i Państwu za udział. Zaprosić na trzecią część, w której będziemy mówić już o tym odniesieniu do działania, właśnie o tym, jak działać na rzecz wyzwań globalnych. Zapewne też nie zabraknie jakichś takich odniesień do tego, o czym już mówiliśmy, żeby to sobie ładnie pospinać. Proszę Państwa, ja tutaj wklejam taki link do... Proszę jeszcze szybciutko kliknąć. Znaczy, jeżeli Państwo by byli tak mili i chcieli poświęcić jeszcze, nie wiem, 3, 4, 5 minut na takie krótkie podsumowanie, tak naprawdę też pewnie cenne dla Państwa, jakieś takie zbierające to, co Państwo wynieśli albo niestety nie wynieśli z tego webinara, także
zachęcam do wypełnienia takiej bardzo krótkiej ankiety, jakiegoś takiego podsumowania. I jak mówię, zapraszam na za tydzień. Dostaną Państwo też na maila takie podsumowanie tego spotkania z linkami. No i to chyba na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz dziękuję. Słyszymy się wkrótce. Jeżeli jeszcze Państwo mnie słuchają, to tylko powiem, że będzie na YouTubie CEO, będzie całe nagranie z tego webinara. Tak, o właśnie.